A my wylądowałyśmy w Guspolu i teraz siedzimy przy naklejkach, bo są jeżyki. O, jakie jesienne jeżyki ładne. Te sobie też wezmę. Pieski, kotki, motylki, ptaszki i różne inne rzeczy. O, te jakie ładne, lawendowe. No ładne są te kwiatowe, te jakieś, to naprawdę. Słoneczniki, lawenda. Różyczki. Różyczki to ja mniej lubię. Teraz na wiosnę można będzie. O. Poszukiwaniu rewelacyjnych kotków i sówek i owieczek i nawet napisów i serduszek. Proszę bardzo. Koczuszki. Najlepszy Chińczyk ever. Tu my mamy, słuchajcie, nie, że zdjęcie robię. Bo my mamy tutaj już odłożone, bo na pewno nie zjemy. Bo porcje są po prostu takie, że można umrzeć. Także naprawdę. Ale smaczne. Pokażę, cośmy w tym Guspolu zakupiły. Przede wszystkim mamy słuchawki do uszne. Tam dosyć niedrogie byłyby, około 9 zł. Linijka żelazna, która się przyda, bo linijek żelaznych mam nadzieję, że nie będzie rozmazywała jak te plastiki. No i na pewno tutaj łatwiej będzie działać, bo się nie będzie kruszyć. Dwa notatniki, które mają fajną okładkę foliowaną. No i są po prostu w kratkę. To nam się bardzo mocno przyda. Kolejny notatnik mały na zapiski myślowe i pomysły wszelakie, podzielone na kilka. Bardzo lubię tą firmę Wave. To jest okładka nie do zniszczenia. Ja miałam taki duży śpiewnik, w sumie B5. B5, dobrze mówię. To do szkoły nosiłam kilka lat i naprawdę jest super. Oprócz tego mamy brzegowy dziurkacz. Ja jeszcze nie miałam takiego brzegowego. Ten był wyjątkowo niedrogi, bo 37 zł. One są strasznie drogie. To spróbuję, jak działa. Taką podkładkę, którą zobaczymy, jak będzie wyglądała w kamerze, na wymianę biurka, że tak powiem. Oprócz tego takie no, torebki foliowe, żeby tutaj awiza umieszczać. Wreszcie mam dostatek tych strunowych woreczków. Papier toaletowy to tak dla tych, którzy zastanawiają się, jakiego papieru toaletowego użyła wróżka. Jaki dostanie, taki używam. Tutaj mamy całe pudełko fajnych rzeczy. Mamy magiczne szpilki, będą wykorzystane do magicznych rzeczy. Taką srebrną taśmę klejącą. Washi tape, które są bardzo ładne. Ten ołóweczek taki, żeby musi mieć chwytak. Trudno. Dwa super czarne cienkopisy. Uwielbiam je. Są rewelacyjne. Wzięłam sobie trójkę i czwórkę. Tak po prostu. Jeszcze dwie washi tape z rybkami. Ze względu na to, że one są w bardzo dobrej cenie. To jest taka seria, którą ciężko tam trafić, a jak jest, się pojawia, to ja po prostu to biorę.
Pióro kulkowe, ja sobie wymienię naboje na czarne, lekkie, 6 zł, rewelacja. Bloczek na wysyłki przekazów. Jakie to są? A? 11. A11, koperty bąbelkowe. I kilka bloczków takich fajnych naklejek. Smoki na przykład. O, proszę bardzo. Mam słoneczniki, kwiateczki, jeżyki słodkie, jeszcze słoneczniki z pszczółkami, jeszcze słodsze jeżyki z kopertkami i kwiateczki po prostu. Także takie drobiazgi w tym Guspolu zakupiłyśmy. No i jeszcze oprócz tego dużą taśmę do oklejania, paczek, rolkę. Jak to się nazywa? Stretch. Stretch. O, ciemny, żeby nie było widać, co jest w środku. Chciałam Wam się pochwalić tym, że koronacja już była. Kot oczywiście. Kot musi być w kadru, bo inaczej nie jest źle. Bo mam, proszę bardzo, mam piękną tiarę. Cudowną, jedną. Ale pięknie na zielono odbija od tych cekinów po prostu. Błysk. Błysk jest. I mam drugą tiarę. Ta będzie na efekty specjalne, czyli jakieś bardzo ważne rzeczy, a tamta będzie na co dzień i po prostu od dzisiaj chodzę w koronie. O! A Kicia też jest zazdrosna o tiarę, widzę. Oddawaj! Oddawaj! To jest moja tiara! Aha! Aha! Tak niby mnie nie obchodzi, ale co za fajny kawałek brokatu! No, no... o nie! Nie, nie ząbkiem. No widzicie, że się nie da zrobić filmu bez kota. No piękna jest tiara. Nie jest kocia, ale no cudowna jest po prostu. No teraz kot tu. A? Celujemy. Aha. Nie ma. Nie ma. No i kolejna tiara już nie jest tak interesująca po kociemu. Bo tam jest jakiś błyszczący inny element. Mhm. Tak, prowokuj kota. Nie, tamta była bardziej. A tutaj mam jeszcze bluzkę, którą dostałam. Teraz mam, proszę bardzo, możliwości fotografowania. To jedna rzecz. Zmieniamy. A kot jest zawsze w pobliżu. Kot jest zawsze w pobliżu, jak ja nagrywam. Nie ma bata, że inaczej. I mam coś przecudownego. Zobaczcie, jak to się błyszczy i dzwoni. Jak to ma naprawdę rewelacyjne blinki, blinki, blinki. Jest prześwitujące, ale ja nawet mam taką bluzkę. Chyba dzisiaj się w to ubiorę. Tak zrobię. I tiara. Tak. I jeszcze taki bielutki sweterek. Prosty w formie. Myślę, że taki fajny jest w dotyku. Nawet się nie chcę fokusować. Fokusuj się. Fajny jest w dotyku, taką wełenką. Pachnie, że tak powiem. Kolejna bluzeczka. Prosta, szara, ładna. Z taką formą tribala, ja to mówię, ale kwiatowego. Bardzo mi się podobają i bardzo je lubię. Bardzo ładne pudełeczko na tiary. Muszą mieć swoje miejsce przecież. Super notes z taką miękko twardą okładką i jeszcze bardzo fajna okładka księgi cieni. Do czego? Do tableta. Nie. No tak trochę, no ale okładka. Bardzo fajna. Też taka ten. I słuchajcie, no całe grono słodyczy. Ja to nawet już nie bardzo będę wypakowywać, tylko będziemy to ciamkać na wizji. Oczywiście kot ma swoje rzeczy, czyli zabawki kocie są. Są jeszcze podgrzewacze 24, to już w sumie można na stół postawić, bo to będzie się korzystało na bieżąco. Jakieś tutaj takie auto Ferrero Rocher, a to jakieś kawy, a to pianki, a to chusteczki. I jeszcze tak, z takich rzeczy kosmetycznych. Czarne chusteczki, bardzo fajne. Kocie, no to do kociego. Takie jakieś golarki, słuchajcie. Ja nie wiem w ogóle, jak to użyć. Podobno po prostu gonią, tak? Apple gel. Squeeze, apple gel i flip and shave. No okej. Okay. Popróbujemy. Nie zrobię Wam recenzji spod prysznica, ale powiem, jak to działało, także taka fajna rzecz. I na pewno mam jeszcze dwie pasty do zubów. White Optic. No może faktycznie zobaczymy, może co wybieli. Może co wybieli, to są takie kosmetyczne. Natomiast cała reszta... A, bo jeszcze są takie woreczki,
które bardzo się przydadzą do pakowania różnych ważnych rzeczy, to też w inne miejsce. Mamy tą książkę, z którą jestem zachwycona, bo to znowu jest Everyday Witchcraft, tylko to nie jest jako kalendarz, tylko zobaczcie, mamy po prostu 19 stycznia, tak? Na przykład magiczna kąpiel. Albo, że tam dzień poświęcony torowi, coś tam było, tak? Smoky kwarc, coś tam. Czyli to można cały rok, to nie trzeba... Tak, to jest bardzo fajne. No i bardzo ładne buteleczki i to będą buteleczki, które jak będę robiła olejki, to sobie zawsze swój olejek w taką buteleczkę położę. Bo zobaczcie, jakie są ładne. Mamy czarne i mamy białe. Proszę bardzo, i z takimi kluczykami. Śliczne są. Bardzo mi się podobają. Zaraz jeszcze też zrobię sobie chyba na Insta. Tu są jeszcze takie kocie jedzenia. To też zaraz do kocich rzeczy wrzucimy, bo kot zawsze. Są kocie sprawy. No i cała banda słodyczy, które ciamkać będziemy na zasadzie próbowania, słuchajcie. Na wizji. Danuta wysiądzie. Trudno. Także wszystko próbowanym będzie. Dupy nam nie urosną. Ale wszyscy zadowoleni. Kot, wszyscy. Pani, tak, kot, ja. Publiczność, tak, ciamkanko. Ciamkanko będzie. No, taka właśnie paczka. Wpadła Petersunia, przywożąc nam do ciamkania. Dzisiaj na wizji wysiądziecie. Bo mam nadzieję, że nie zeżre wszystkiego do 20. Proszę bardzo. Bezy i faworki. Także pychota. Potrzebne.